Jakiś czas temu napisał do mnie Patriot z zapytaniem, czy nie chciałbym sprawdzić jednej z ich klawiatur. Także to jest Viper 770, ja nazywam się Michał Bukajski i zapraszam do oglądania. Klawiatura dociera do kupującego w dość krzykliwym opakowaniu. Już na froncie producent obiecuje nam parę rzeczy. Podświetlenie RGB, aluminiowe wykończenie, 100% mechanicznych czerwonych switchy, przedłużacz dla portów jack i USB, 5 dedykowanych klawiszy makro i klawisze multimedialne. No jest kilka ciekawych rzeczy, ale o nich powiemy sobie więcej w dalszej części. W tym opakowaniu znalazł się jeden mały otwór, pozwalający podejrzeć klawiaturę przed zakupem. Zaglądając do środka, znajdziemy tam drugi, czerwony karton zasłaniający już tylko samą klawiaturę w folii, zakończoną kablem o długości 1,8 metra, w agresywnym, grubo-czerwono-czarnym oplocie. Wewnątrz znalazła się przejściówka z 4-pinowego jacka na 2x3 pin i keycap puller do wyciągania klawiszy, chociażby na przykład do czyszczenia klawiatury. I tu straszna szkoda, że te elementy nie zostały ukryte gdzieś wewnątrz klawiatury. Szczerze mówiąc, sam preferuję takie rozwiązanie, no bo kiedy są mi potrzebne, nie muszę ich nigdzie szukać, wiem po prostu gdzie są. Dalej znalazła się jeszcze magnetyczna podkładka z własnym podświetleniem RGB, no i na końcu oczywiście naklejki wraz z papierkologią. Viper 770 posiada na swoim pokładzie jeden port USB i jednego jacka 3,5 mm w wariancie 4-pinowym. I teraz jeśli ktoś potrzebowałby na przykład osobnego jacka do słuchawek i osobnego do mikrofonu, no to w komplecie w tym celu właśnie znalazła się przejściówka. Dlatego właśnie na zwieńczeniu oplecionego kabla znalazły się cztery wtyczki. Jedna do obsłużenia klawiatury, druga pozwala nam przenieść port USB i 2x jack do wyjścia audio i osobno do wejścia na mikrofon. Dzięki temu klawiatura obsłuży nam słuchawki i port USB, co dla mnie jest niebywale wygodne, bo przy 2-metrowym biurku i obudowie, która znajduje się na blacie, zawsze kiedy chciałem zgrać materiały z kart, po prostu musiałem wstawać do komputera, co wydaje się może prostą rzeczą, ale przy wielokrotnym powtórzeniu naprawdę potrafi być nużące. Ogumowanie na spodzie klawiatury sprowadza się do 6 punktów, małych, osadzonych bliżej frontu klawiatury, dwóch sporych fragmentów na tyle i jednego wielkiego kawałka w samym centrum. I teraz tak, jeśli zdecydujecie się na osadzenie klawiatury na tych podpórkach służących do regulacji kąta nachylenia, to ta będzie podparta w znacznie mniejszym stopniu przez te ogumowane elementy. Natomiast z mojego doświadczenia wynika tyle, że ta klawiatura, łącząc dość sporą masę z pozostałymi elementami ogumowania, raczej niechętnie sama przesuwała się po biurku, także o to bym raczej się nie martwił. I tu ciekawostka, bo centralny ruchomy element będzie służył jako stojak na telefon. Taki fajny bonus od Vipera. Przechodząc jednak na wierzch klawiatury. Ta stanowi pełnowymiarową konstrukcję liczącą 104 klawisze standardowe plus 5 klawiszy do zapisywania makr, skrótów klawiaturowych lub czego tylko będziecie chcieli, ale o tym w dalszej części. I tutaj Viper 770 zafundował mi mały mindfuck. To znaczy, ja zawsze orientuję się, w którym obrębie klawiatury jestem, na podstawie po prostu jej krawędzi. I oczywiście wiem o tym, że na klawiszach J i F znajdują się wypustki temu poświęcone, natomiast nigdy z nich nie korzystałem i jakoś mi nie pomagają praktycznie w żadnym przypadku. Przez co, kiedy przesiadłem się na klawiaturę posiadającą dodatkowy rząd klawiszy, okazało się, że nagle wszystko, co piszę, jest przesunięte o jeden klawisz w bok. I oczywiście po paru godzinach z tą klawiaturą przyzwyczaiłem się do nowego układu klawiszy i dalej już nie miałem żadnych problemów ani z szybkim pisaniem, ani właściwie z graniem, z niczym. Natomiast na początku było to naprawdę dla mnie szokujące, kiedy okazało się, że jednak nie potrafię napisać niczego. Klawisze posiadają pełen anti-ghosting, natomiast pod wykonanymi z ABS-u keycapami kryją się switche Kyle Red o liniowym charakterze i teraz ktoś mógłby powiedzieć, że w klawiaturze za 500 zł powinniśmy już ujrzeć przełączniki Cherry. Natomiast Kyle Red również nie wypadają źle. U mnie sprawdziły się dobrze zarówno podczas pisania, jak i grania i za chwilkę usłyszycie porównanie ze switchami Kyle Brown w klawiaturze SPC Gear. Cała budowa opiera się na aluminiowej płycie, która prezentuje się po prostu pięknie. Viper 770 delikatnie ugina się pod naciskiem, natomiast nie robi tego w aż takim stopniu jak chociażby mój GK550 od SPC Gear. Każdy klawisz posiada konfigurowalne podświetlenie, to znalazło się również na bokach klawiatury i na dołączonej podkładce. Podczas korzystania z podkładki spotkał mnie taki problem, że zdarzało mi się przypadkiem ręką rozłączać styki, co skutkowało zgaszeniem LEDów znajdujących się właśnie w tej podkładce. Jeśli chodzi o sterowanie podświetleniem, producent poświęcił na to odrębną aplikację. Natomiast na klawiaturze znalazła się również sekcja przycisków, z poziomu której będziemy mogli wybrać dosłownie każde ustawienie podświetlenia, jakie zaoferował nam producent w aplikacji. Co do statycznych ustawień podświetlenia, nie miałem z tym raczej żadnych problemów. Natomiast jeśli chodzi o animację podświetlenia, rzucił mi się w oczy taki problem, że kiedy te przechodzą bardzo powoli między kolorami, efekt wydaje się być wręcz taki skokowy. I szczerze mówiąc, był to dla mnie trochę problem, no bo w końcu za szybkie animacje nie wyglądają aż tak dobrze jak powoli.
wolne przechodzenie między kolorami. W przypadku klawiatury od SPC Gear nie spotkałem się z tym i tam wszystkie kolory przechodziły gładko. Jednak zanim pokażę Wam, jak to wygląda, muszę koniecznie wspomnieć, że pojawiła się tutaj także opcja podświetlenia sobie konkretnych klawiszy, przydatnych w rozgrywce lub na przykład w pracy w jakimś programie. Wystarczy, trzymając cały czas klawisz Vipera i F12, kliknąć dany profil, a następnie zapisać dowolne podświetlenie klawiszy dowolnym kolorem. Potem profile wybieramy klikając jednocześnie klawisz Viper i jeden z klawiszy od F1 do F5. Tymczasem teraz zobaczcie sobie, jakie opcje podświetlenia oferuje nam klawiatura Patriota. Tak jak już powiedziałem, podkładka pod nadgarstki miała mały problem, ponieważ podczas codziennego korzystania zdarzało mi się, że styki umieszczone na jej tyle rozłączały się, co skutkowało przerwaniem podświetlenia. Innym trapiącym ją mankamentem było to, że podświetlenie podkładki nie jest w żaden sposób zsynchronizowane z podświetleniem klawiatury, przez co wybierając kolory całości, podkładka pozostanie niewzruszona i konieczne będzie oddzielne ustawienie jej kolorów aplikacji. Poza tym wizualnie prezentuje się bardzo dobrze. Cała w czarnym, matowym kolorze pokryta została materiałem, który w dotyku sprawia jakby wrażenie gumy. Jeśli chodzi o sekcję funkcyjną, to muszę przyznać, że jest dobrze. Natomiast pojawia się również małe ale. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Każdy z przełączników pozwala na przełączanie się między dwoma stanami. I teraz, kiedy chcę zatrzymać lub wznowić odtwarzanie, wszystko jest super. Natomiast jest to jedyna funkcja, która działa z YouTube'em. Otóż nie wiem czemu, ale drugi przełącznik działa z przeglądarką, a nie z YouTube'em. Przez co poruszanie się w playliście jest możliwe tylko wstecz. Albo ewentualnie, jeśli już się cofnęliście, to dopiero wtedy możecie wykonać krok do przodu. Ani przełącznik pozwalający powrócić do poprzedniego utworu, ani przełącznik przeskakujący do kolejnego utworu nie działa z YouTube'em, tylko właśnie, jak powiedziałem, z przeglądarką. Natomiast jeśli chodzi o aplikację Spotify, no to tutaj wszystko działa, sprawuje się jak najlepiej i w sumie nie wiem, gdzie jeszcze mam te klawisze sprawdzić, bo tak właściwie poza YouTube'em przy komputerze nie korzystam zbyt wielu odtwarzaczy. Właściwie żadnego. Spotify i tak używam sporadycznie, dużo częściej na telefonie. Natomiast jeśli chodzi o rolkę umieszczoną z boku, po jej kliknięciu wyciszamy dźwięki systemowe. Natomiast przewijając ją, będziemy regulować głośność i to jest niesamowicie komfortowa funkcja. Na końcu parę słów o aplikacji. Mamy tutaj możliwość sterowania podświetleniem zarówno klawiatury, jak i podkładki, ale także możemy tu customizować klawisze. Na przykład do jednej literki możemy przypisać inną, to w ramach ciekawostki. Ale także na przykład skróty klawiaturowe, makra, czy też coś, co szczególnie mi się spodobało, możemy wyłączyć klawisze, których nie używamy, a zdarza nam się je przypadkiem klikać i wywołują niepożądane działania. Także aplikacja jak najbardziej na plus. Podsumowując klawiaturę Viper 770 w cenie 500 zł dostajemy bardzo dobrze wykonany produkt, niestety na switchach Kyle. Na pewno wśród trudności, jakie sprawiła mi ta klawiatura, było te pierwsze parę godzin, podczas których próbowałem się przystosować do, w cudzysłowie, nowego układu klawiatury. Do zalet tej klawiatury możemy na pewno zaliczyć dobrą jakość wykonania, żywą barwę podświetlenia, pełną kustomizację klawiszy, dodatkową sekcję multimedialną z tą rolką, która jest niesamowicie przydatna i każdy, kto zacznie z niej korzystać, raczej wątpię, że będzie chciał sam z tego zrezygnować. No i oczywiście dodatkową sekcję przycisków. Natomiast nie zapominajmy też o wadach, czyli trochę się zacinają animacje tego podświetlenia i brak synchronizacji podświetlenia z podkładką. Także to było wszystko, co miałem do powiedzenia na temat klawiatury Patriot Viper 770. Tymczasem jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście sekcja komentarzy służy do Waszej dyspozycji. Tymczasem ja zachęcam Was do subskrypcji, oceniania i komentowania. Cześć!